13 lipca w ramach rundy przedwstępnej Pucharu Polski Drutek Zbytowia Bytów rozegrała mecz na własnym stadionie z Gryfem Wejherowo. Przy pięknej słonecznej pogodzie bytowscy zawodnicy już w nowym składzie rozpoczęli mecz z zawsze trudnym przeciwnikiem. Większość kibiców czekała na pokaz gry w wykonaniu nowego zespołu, jakim ma być Drutek Zbytowia. Ale już od pierwszych minut goście rozpoczęli pokaz gry technicznej i umiejętność czytania gry. Już w 10 minucie, po kilku prostopadłych podaniach i niemrawej postawie obrońców Drutek Zbytowi, Bejuk z Gryfa Wejherowo skierował piłkę do bytowskiej bramki, ku zaskoczeniu części kibiców. Każdy z tych zaskoczonych przypuszczał, że nowy skład rozpocznie inną grę niż tą, którą widzieliśmy w ostatnich spotkaniach drugiej ligi. Po faulu na bytowskim zawodniku w 17 minucie sędzia dyktuje rzut karny,
który Surdykowski całkiem spokojnym strzałem zamienił na bramkę. Stan meczu 1-1. W drugiej części meczu widać było więcej zgrania w bytowskim zespole, choć czasami tempo gry spadało jak u kolarzy jadących pod Mont Ventoux w Tour de France. Spokojnie, a nawet leniwie płynęły minuty meczu. Czasami tylko jakaś kontra podnosiła ciśnienie wśród kibiców. I nawet klub kibica ciszej i rzadziej dopingował zawodników z Bytowa. W 54 minucie po doskonałym dośrodkowaniu Kostuch ogrywa naszego bramkarza i zrobiło się 2-1. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Minutę później, po dobrej kombinacji na przedpolu bramkarskim, Wojciech Pięta kąśliwym strzałem przy ziemi trafia tuż przy słupku bramkarzy gości. I jest 2-2. Po przeciętnej grze wydawało się, że będzie dogrywka, ale właśnie wtedy, przy bardzo biernej postawie naszych obrońców, Licewicz z Gryfa na 2 minuty przed końcem ustala wynik spotkania na 3-2 dla Gryfa Wejherowo. Wygrywasz! Czy nie? Oj, tak kocham cię! Mój serc, mój pan, mój wspanialszy, mój wspólny!